mamy zamiar wyruszyć do przejścia granicznego w Korczowej. Tam będziemy chcieli przedostać się na Ukrainę i już po części ukraińskiej spotkamy się z księdzem Gabrielem, który przyjedzie razem ze swoimi współpracownikami z Kamieńca Podolskiego i tam te nasze dary przepakujemy do ich samochodów. Pomagam dlatego, że inaczej nie umiem. Jeżeli słyszę, że komuś dzieje się krzywda, jako kobieta, jako matka, jako Polka, jako chrześcijanka, jako katoliczka, pierwsze co przychodzi mi do głowy to pomóc. Gdzieś słyszę cały czas w sercu słowa, byłem głodna, a nakarmiliście mnie, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, więc nie umiem inaczej. Dlatego tu jestem, dlatego pomagam. To, co potrafię, tym, co mam, chcę się podzielić. Skontaktowaliśmy się z księdzem Gabrielem Sucharskim z Kamieńca Podolskiego, który notabene jest dyrektorem Caritas tamtej diecezji. I zapytaliśmy, czy w jaki sposób możemy pomóc. Dostaliśmy też od księdza Gabriela listę rzeczy tak na teraz potrzebnych, ale też z takim spojrzeniem w przyszłość na te potrzeby, które pewnie za jakiś czas już będą rodzić się na Ukrainę, i po prostu w parafii ogłosiliśmy tą zbiórkę. Andrzej, możesz pomachać księdzu Gabrysiowi? Da się? O, super. Ale trochę to wejdzie do tego busa. Proszę? No, wejdzie trochę do tego busa. Wejdzie, no. Będzie jutro wyzwanie, żebyśmy to spakowali. Najwyżej będziemy z kartonu wysypywać ci na podłogę i tyle. Nie, teraz nie. Ja mam nadzieję, że to odbiorę, że to jednak spakuję. To bardzo, bardzo wszystkim naprawdę dziękuję.